Siemanko wszystkim, ze strony Skrybie i witam w kolejnym odcinku Starych Gier, gdzie zagramy sobie w Scooby-Doo i Strachy na Lachy. No, i ten odcinek powstał właśnie, bo mi kolega podsunął. Potrzebujemy tak. Twojej pomocy, żeby rozwiązać tę tajemniczą zagadkę. Dobrze, kudłaty. Może wpiszesz swoje imię, zanim zaczniemy? Świetnie, a więc tak, kolega podsunął mi pomysł, żeby nagrać właśnie jedną z gier ze Scooby-Doo tych... point and click, jakby to tak nazwać. Taki typ gry, że tam, że się klika i tam się zbiera rzeczy, potem się ich używa. Wiecie, o co chodzi. Kolega mi podsunął taki pomysł. Bardzo dziękuję za taki pomysł. Cóż, nagrywam to, bo tak, testowałem już, czy działa nagrywanie, czy działa w ogóle gra. A jest dobra, no nazwę się... Dawaj się tak. No to czad! Ekstra! Wyrąbiście! No dalej! Już! Zabierajmy się stąd! Świetnie. Dobra, zabierajmy się stąd. Potworny! Poziom trudności. Straszny! Straszliwy! Wezmę straszliwy, czyli średni, bo nie wiem, jaki tutaj... Ale gęsta mgła, co? No, zupełnie jak zupa. Tak, zupa! I tak się zaczyna nasza historia. To własny świat. Bo Scooby-Doo kto nie zna. Ojej, co to było? Widocznie ktoś zgłodniał. To nie ktoś zgłodniał, tylko coś. To świetnie. Łe. O mamciu, kto to zrobił? No jak nic, smok. I to taki na sterydach. Jest jeden problem. Niestety smoki nie istnieją. Może i nie. Ale wiecie co? Chciałbym zatrzymać się w tym zamku. Ciekawość mnie spala. No, dobra. Ale trudna łamigłówka. Co za zamek? Chyba bezpieczniej będzie w środku. Najpierw musimy przedostać się przez fosę. Świetnie. Popatrz na flagi na zamku. Założę się, że to jakiś kot. Tak, jakiś Jeśli kot. Jeśli dopasujemy te flagi na dole do tamtych na górze, to most powinien opaść. Ale trudne. Łe. No i weszło pierwsze. Drugie. No to są takie gry, te Scooby-Doo, te różne takie, te stare gry, to są takie typu, że się klika i tam potem się zbiera. Tutaj są miejsca na rzeczy, je się używa, tutaj mamy wszystko po prostu. Oczywiście nasi główni bohaterowie. Wszyscy nasi tutaj. Dobra. I koniec. Dobra, udało nam się wejść do zamku. Wszystko się dowiemy. Gotowi? Ruszajmy! W ogóle ja to tę grę przeszedzę wiele razy. Scooby? Potrzebujesz Scooby chrupków, żeby wejść do środka? Tak, tak. Ale w ogóle najlepsze jest to, że za każdym razem, gdy się gra w tę grę, za każdym razem jak się włączy ją od nowa, to jest inny ten... Inna osoba jest tym duchem, tym głównym duchem. Dobra, trzeba znać, że się skubiłem, bo skubił chrupkę, bo się boi. Tak jak w kreskówce normalnie. No, co to za dziwne głosy? Nareszcie jesteśmy w zamku. Cóż to za dziwny głos? Co to za hałas? Co to za hałas? No ja wiem, co to za hałas. Na razie pójdziemy do pamiątek. Dobra. Albo nie, po co ja tutaj przyszedłem, bo... No, to może sprawdzimy kuchnię. Kuchnię, ta. Nie no dobra, musimy tutaj wyjść, bo ja, coś mi się pomyliło, dobra. Tutaj nie, tu tam też tutaj nic nie ma, więc idziemy tutaj od razu. Idziemy tutaj od razu, wesoły kopiennik. O, co to jest, kurde? O, Scooby aż... Scooby. Wyje. Mógłbyś przestać? Strasznie głośne te jęki. Nie słyszę cię! Za głośne te jęki! Za głośne te jęki, no, świetnie. Tu nic nie ma. Tutaj jest wiele takich ozdobnych rzeczy. No tutaj albo światło leci, albo woda. Tutaj... Zmykaj, ktoś tam gada. Tutaj jakaś kukułka. Wynocha. I kukułka. Tutaj się można pukać. O! I się pojawia, kurde, dobra.
Tam nie pójdziemy, musimy iść tutaj. Takiego by się nie stało, gdyby po prostu sprzedała nam pani zamek. Dziękuję za ofertę, panie Sherman, i miłego dnia. Nikt nie odmawia Pizza Palace. Świetnie. Sprawdźmy tutaj. Może ktoś w środku nam pomoże. No dobra, ktoś... O, proszę bardzo, tutaj jakaś pani... Och, przepraszam, nie będziemy przeszkadzać. Nie, proszę, zostańcie, potrzebna mi pomoc. Pomoc to nasza specjalność. Rozwiążemy każdą zagadkę. O, to takie potworne, to naprawdę potworne. Potworne, jestem naprawdę Jane potworne, McHannis, tak. Właścicielka tak, tego przybytku. Tak. Interes świetnie się kręcił, ale czarny rycerz porwał moją siostrzenicę Bernice. To nasza księżniczka, lokalna atrakcja i moje największe kochanie. Świetnie. Czarny rycerz? Tak, duch Sir Mortimera swego czasu był właścicielem tego zamku. Duch? Pierwotnie ten zamek znajdował się w Szkocji. Ci dwaj przenieśliśmy go kamień po kamieniu się wszystkiego i dokładnie boją, no, zrekonstruowali, ale Sir Mortimer chyba ma nam to za złe. Od samego początku nas prześladuje. A teraz jeszcze ten straszny smok! Smok! Przepłoszył nam wszystkich klientów, a teraz czarny rycerz porwał moją Bernice. Może powinnam sprzedać zamek Pizza Palace, kiedy miałam okazję. Dawali dobrą cenę, ale za bardzo kocham to miejsce. To może my pani pomożemy? Proszę, znajdźcie ją. Wiem, że jest gdzieś w tym zamku. Czasem słyszę jej tęskny śpiew. Słyszycie? To znowu ona! Cóż za zbieg okoliczności, nagle zaczęła śpiewać. Obiecuję pani, że ją znajdziemy. Dziękuję. Tak. Ale najpierw muszę tu wszystko wysprzątać na jej powrót. W tronie brakuje jednego kamienia, proszę pani. Ojej. Ojej. I co no teraz? I jesteś. Sala tronowa. A, tam muchy czy tam pszczoły latają. Nie, ja może najpierw pójdę właśnie do komnaty drzwi, bo pamiętam, że tutaj no jest zbrojownia. Do zbrojowni. Tak, tu jest zbrojownia. I pierwsze co najlepiej gdzie zrobić. Gdzie w oko trafi tarcza, jak wielka pizza hawajska, to ci zbroja. co? Ktoś musiał ją upuścić. Dobrze, ja wiem, kto ją upuścił. Pewnie, że tak. To jest coś, co posunie tę fabułę do przodu. I tak nagle. Sala tronowa. Świetnie, chętnie bym usiadł. Dobra, idziemy tutaj. Dajemy to tu. Dziękuję wam. Teraz będę mogła przygotować się na powrót Bernice. Mam wskazówkę, która może wam się przydać. Z nowoczesnych wygód mamy system bezpieczeństwa, kamery i takie tam w sali magicznego zwierciadła. Ale najpierw odbicie. Tak, wiem, co trzeba zrobić. Powodzenia. Ja pamiętam, to jak gra w dzieciństwie grałem, kurczę, wszystko pamiętam. Dobra, teraz idziemy do komnaty drzwi i pojawia nam się błazen. Tak. Siema. Widzowie, w porządku, rozpoczynamy program. No dalej, Błażej, dawaj! Dzień dobry panu, my... Witajcie w moich skromnych progach, przyjaciele. Co jest duże, niebieskie i nie gwoździe? No nie wiem. Duży, niebieski gwoździojak! Och! No tak, tak. Świerszcze? Tak, te świerszcze są my bardzo adekwatne. Bernice. No pewnie, młoda damo. Potrzeba jej nowego agenta. Mnie zresztą też. No bo co też taki artysta jak ja miałby tu robić? No świetnie. Przepraszam, czy wie pan... Słuchaj, nie tylko wy macie problemy. Ja na przykład nie mogę znaleźć piłeczek do żonglowania. Jak mi pomożecie, to ja pomogę wam. Tak to działa. Kapujecie? Kapujemy, dobra. Teraz tutaj Skubi, można wejść od teraz. Coś pysznego. Nie, to tak jakby te drzwi były zamknięte, fabuła zabraniała, a teraz świetnie. Wszystko działa. Właściwie jesteśmy tu po to, żeby znaleźć księżniczkę. O, świetnie, świetnie. Nareszcie ktoś się tym zajmie. Widzę, że niektórzy z was mają do tego nosa. Przydałoby mi się tu trochę klientów. Samochód dawno mi nawalił, nie mam się w co ubrać, a o kosmetykach nawet nie mówię. Interes się nie kręci? Niestety nie. Czarny rycerz wystraszył mi klientelę. Możecie się tu trochę rozejrzeć. Tylko uwaga na moje naczynia. A w ogóle to przydałaby mi się pomoc. Dobra, pomoc. Chciałabyś pomoc, to ja ci dam, kurde, pomoc. To dam tu.
to dam tu. I to trzeba po kolei teraz. Tak. 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 I wszystko dobrze. Ładnie. Dziękuję wam bardzo za pomoc przy naczyniach. Mam tu coś dla was. Dowód wdzięczności i to dowód rzeczowy. No i dostajemy kolejną poszlakę. Podejrzani i wskazówki. Kupon z Pizza Palace umazany makijażem teatralnym. No. Burza szminki aktorskiej. Zapach zbrodni. No więc jak skończysz sprawdzanie podejrzanych i wskazówek, Maria Hernandez. Kliknij na powrót i już nas tu nie ma. Możemy się coś o nich dowiedzieć, ale mi się nie chce dogadywać niczego. Dobra, tutaj coś się kryje. Rety, ale ogromny, co? No wybaz! Podwójny deluksiasty mega cheese chicken burger ze skwarami i majonezem! Ojej, no tak. Oj, nie muszę więcej. Tak oto pierwszy raz stali się grubi. Jeszcze się przyda. Serio? Tak to zawsze... Aj, tak są chudzi teraz znowu. Świetnie. To się przyda, ja wiem. Nie, tutaj jeszcze nie pójdziemy. Tam bym poszedł. Ale potrzebuję tam jeszcze. Tutaj możemy zobaczmy, pójść. Co tu się tak kroi. Skubi, Kudłaty, Velma, wy pójdziecie tamtędy. A my zbadamy tę stronę. Dobrze. I teraz musimy... Tutaj mamy nowego gościa, nowego gościa pana. Świetnie, wspaniale. Dzień dobry, szukamy księżniczki Bernice. Po pierwsze, to moja siostrzenica. Więc jeśli jest księżniczką, ja powinienem być księciem Evanem McHaggis. Nie, Evanem, no wiecie, Steringay. Po drugie, pewnie próbuję pomóc odstraszyć gości. Odstraszyć gości? No więc Pizza Palace wykupiłby ten zamek za duże pieniądze. Od początku mieli na niego oko, ale moja uparta siostra Jane nie zgadza się na sprzedaż. No lip-sync świetny też. Bernice też jest w to wmieszana. Wszyscy są w to wmieszani. Wszyscy z wyjątkiem mnie. Możesz nam pomóc? Chcielibyśmy znaleźć Bernice i zgłębić tę tajemnicę. Najpierw pokażcie mi, jacy jesteście bystrzy. Jeśli chcecie rozwiązać zagadkę, musicie mieć baczne oko na wszystko. No oczywiście. Czy nie można kupić w sklepie z pamiątkami? Mam dla was parę pytań. Wystarczy kliknąć właściwą odpowiedź i wszystko będzie w porządku. Czego nie można kupić w sklepie z pamiątkami? Koszulek, koszulki da się kupić. Butelek, kanapek z tyłczykiem. Butelki też, książek, ale no nie widziałem tam raczej całkiem kanapek. Całkiem bystry jesteś. To... Czego brakuje przy tronie? Znaczy się, że klejnotu. Nogi, klejnotu. Oparcia, poręczy. Te pytania muszą być kurde. Tak jest! Klejnotu. Czego brakuje błaznowi? Tak, błaznowi brakuje pyszek do żonglowania, zdecydowanie. Kapki, głonących pochodni, kluczyków do samochodu. Tak, tak, piłeczek do żonglowania. Całkiem bystry jesteś. Kto był pierwszym właścicielem zamku McHaggis? Sir Mortimer. John Q. Sandstone. Sir Gladhand. Port nadzwyczajny. To był Sir Mortimer. Pamiętam to też. Dobrze. Dobra robota. Jesteście w porządku. Tu jest coś za waszą fatygę. Dobra, dostaliśmy kolejną poszlakę. Prawda? Podejrzani i wskazówki. Ta, już wiem kto jest. Znak oklasku. Pamiętam. Wyznaczy komuś drogę. Pamiętam do więzienia. Czego. Pamiętam do czego te wszystkie... No więc jak skończysz... Do kogo one... Ten... Idą te poślaki, ale dobra. O, wciąż tu jesteście. Całe szczęście, że Kudłatego tu nie ma. Spustoszyłby spiżarnię. No. Kudłaty to by wszystko ojebał. Trochę tu ciemno. I nieźle zagracone. Może... Ciemno, strasznie zamknę? Ciemno, bo nic nie widać. Hej, tak prawda. Jesteś tam? Dlaczego nie odpowiada? Trzeba się stąd wydostać. No to jest podejrzane, tyż on nie odpowiada. A ta tarcza wiem też do kogo, ale jeszcze go nie spotkałem. Ale dobra, to się przyda. Śrubokręt. To mi podsuwa pewien pomysł. Tak, tak. Mi też podsuwa pewien pomysł, bo ja wiem, co tu się działo. No, bierzemy tę tarczę. Ciekawe, co to jest. Tak, ja wiem. Dokładnie. Bardzo miło. Tak, bardzo miło, dobra. Bierzemy to i dajemy tu.
I zaraz się stąd wydostaniemy. Teraz Fred będzie próbował wyjść stąd. Tak, dobra, wychodzimy, zaraz wyjdziemy. I tak się składa, że to... Tutaj coś się stanie, dobra, no i pękło. Ledwo się udało, śrubokręt pękł. No, śrubokręt pękł. Ale wciąż tutaj możemy wrócić, nie, więc... Jedzenie? Szkoda, że nie ma z nami Skubiego i Kudłatego. Raczej na szczęście. No. Ty. Ewan? To nic nie da, jest nieprzytomny. Nieprzytomny? Dziwne. Dziwne. Nieprzytomny, czyli ktoś inny tutaj... Dobra, trzeba będzie... coś też z tym zrobić. Ktoś zostawił po sobie ślad tłuszczu? Mamy do czynienia ze śliskim typem. Gdybyśmy mieli butelkę albo coś, moglibyśmy go zabrać ze sobą. Tak, tak, dobra. Ja wiem, że butelka trzeba będzie... coś ładnie pachnie. Coś ładnie pachnie, ale tutaj nic nie ma. Dobra. Tam teraz pójdziemy. Tam też coś raczej będzie, bo... Jedno, że tutaj było... A, piłeczka, jest piłeczka. Królewska galeria. O nie, pewnie nie ma co liczyć na kanapki. Jest piłeczka dla błazna. A, świetnie, Scooby-Doo aż musiał, kurde, wężyć, żeby ją znaleźć. O, skąd ty się tu wziąłeś? Ty. Dobra, masz pierwszą piłeczkę. Jeleń jest smutny, lew jest marudny, smok jest okrutny, krzew jest brudny. Wiem, to jest do zagadki. Powiedz jeleń jeszcze raz. Jest smutny, jeleń jest marudny, lew. Smok jest okrutny, krzew jest brudny. Dobrze, jeleń, lew, smok, jadalnia. Krzew. To już więc lepiej. Jeleń, lew, smok, krzew, tak. Muszę zapamiętać. Karty na stół. Co tu jest? Idziemy. Dobra, idziemy na miasto. I teraz wiem, że to trzeba ten... Chodźmy. Może ktoś jeleń, w środku nam pomoże. Lew, smok, krzew. Chyba tak było. Jeleń, lew... Dobra. Tutaj. To jest potrzebne do tego. Jeleń, lew, smok, krzew. Smok? Jeleń? Lew. Tak, tak, nie gadaj, proszę cię. Jeleń, lew, smok i krzew. Dobrze. Dobra, dobrze. Dobra, odkryłem. Robota. Ciekawi mnie, dokąd prowadzi ten tunel. A mnie wcale. Dobra, idziemy tędy. W ogóle ta lokacja jest ogromna, naprawdę, no. Labiryntem teraz trzeba będzie się dostać jakoś. Trzeba sprawdzić. No nie wiem, jakoś się nie palę. Mam latać po krzaczorach? Nie maruć, Kudłaty. A w ogóle to... A, świetnie. Smok. O nie, tylko nie smok. Uciekamy na... Dobra, jedziemy drogą. Tam, gdzie nas prowadzi droga. To jest proste. Tak, jedziemy. No, do góry. Świetnie. No i jesteśmy. Tutaj będzie potrzebne też coś. Tutaj strasznie proste wszystko, no. Dobra, bierzemy. Nożyce ogrodnicze. Je trzeba będzie naostrzyć. I drzew. I wszystkiego innego. Je trzeba będzie naostrzyć. Nie przetną. Nie są zbyt ostre. Kapuje. Dobra, a tutaj są. Tak, tutaj są monety. I tu jest pirania. Rety? Patrzcie, ile żetonów! Ta pirania ma na nas oko. Gdybyśmy mogli ją czymś zająć. Nie ma nic głodniejszego od tej ryby, z wyjątkiem mnie. Ach, no tak. I tutaj używamy tego hamburgera. Super! Mamy je! Cztery żetony! Ciekawe, gdzie można coś kupić za żetony? Tak, cztery żetony, no to można kupić te. Coś jeszcze, dobra. Ależ to miejsce jest zakręcone. Tak, jest zakręcone. Bardzo zakręcone, tutaj możemy iść. No, usiadłbym na chwilkę. No, usiadłbyś. A to jest... Dobra, możemy iść tędy. A, smok. Świetnie, znowu. Dobra, jedziemy tędy. No,
co tak długo się ładuje, kurde, jedna mapka. Oj, nie, tu, już chciałem klikać do przodu. Dobra, jedziemy tędy. I proszę bardzo, to już koniec, będzie już koniec, mam nadzieję. Nie, to jest długa, strasznie droga. No, ile to może trwać, no jeju. Ja pierdzielę, i czemu oni akurat muszą na tym czymś jechać, bo wejście służbowe, labirynt. No, po tym się nie wyspniemy, bo potrzebujemy właśnie naostrzyć te. One są na razie zardzewiałe. Więc idziemy wejściem służbowym i tu jest piłeczka. Piłeczka dla błazna, oczywiście, bazen. No i mamy tutaj błazna. O nie, to jest moja ulubiona scena, kurde, jak dziecko to się tak, nie wiem. Dobra, cicho. Czarny rycerz tron przesuwa cały czas. Tron przesuwa. Wyjdźcie w dół, idźcie w dół i już. A wejście jest tam, gdzie srebrny stróż. No i znowu świerszcze, świetnie. Tak, dobra, dostaliśmy wskazówkę co do tego. On jest bardzo taki pomocny. Strasznie pomocny. Ciekawe, ale ja, no cóż. Ale ja nadal wiem, nie, bo to widać po tych poszlakach, że wiadomo kto jest podejrzanym. Dobra, idziemy tutaj. I idziemy tu, może spotkamy jeszcze jedną osobę. Jeszcze jedną osobę musimy spotkać, bo... I potem stanie się jeszcze ten taki czarodziej, który jest gdzie indziej. Ale na razie pójdę tutaj. Jestem skonany jak pies. Pies? Tak, pies. Dobra. Ach, tutaj jest oczywiście nasz jeden. Kawał złomu? Tak. O kurcze, to nawiedzony złom. Tak, rzeczywiście nawiedzony złom. Nie tak prędko. Przepraszam bardzo, no. Ale moja kolekcja zbroi zawaliła się na mnie, no, tak, i nie mogę się wydostać. Tak głowa, pomocy! O mamciu, biedaku. Bierzmy się do roboty, to może być podchwytliwe. O mamciu, biedaku. Dobra. Po prostu powyjmuj dobra części zbroi ze stosu. No, wydaje się, że tutaj jest mniej zbroi. Niektóre są szczepione z innymi. Dobra. Ej! A co, coś ci zawadza? Hehe. Okej, okay, odleciało. Nie. Dobra, to trzeba w odpowiedniej kolejności teraz to. Hej! Dobra, to. 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 To teraz. No i to. I uwolniłem cię. Masz. Proszę bardzo. O, w tej sali przesusza mi się skóra. Aktor musi dbać o wygląd. Zaprawdę wkroczyliście na królewską ziemię. Teraz gadkę ma jakąś, kurde. Prawo. Cwaniaczek. Ja, ser jakiś Lancelot, stoję na straży. Kim jesteście, przybysze? Kurczę. Kim jesteście, przybysze? O, no. Okej, okay. Jestem brat. Dzięki za pomoc, ser Lancelota. I mam już dosyć tego zamieszania z czarnym rycerzem. A do tego ten hełm psuje mi fryzurę. O, moje piękne włosy. Och, muszę twoje się jakoś piękne włosy z tej roli. Przybywacie w czas rozpaczy. Księżniczka odeszła. Wiem, że jest gdzieś w tym starym zamku, ale naprawdę nie mogę wiele zrobić bez mojej tarczy. Tak, mnie tak jakby, no wiecie, motywuje. Ale ja mam, no właśnie mam do ciebie tarczę. Ją znaleźć. A, mam wskazówkę, która wam pomoże. A, i wskazówkę mamy. Nie, to będzie już przedostatnia wskazówka. Podejrzani i wskazówki. Nie. Nie, to jest... Nauka no żonglowania. No i to jest... Ten, kto no chciał się z tego uczyć, z pewnością mogą się... dostanie nauczkę. Teraz to już niektórzy mogą się zorientować, o kogo tutaj chodzi. No ale dobra, dajemy mu tarczę. No i okej. Okay. I co masz nam do moja powiedzenia? Tarcza. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym dać wam w zamian coś dla mnie bardzo cennego. Dzięki. Tak, może to nam się też przyda. Weźmiemy je ze sobą.
Wracamy do sali tronowej. Wracamy do sali tronowej. Bo potrzebujemy, kurde, teraz mamy tyle rzeczy, ja wciąż wiem, co do czego jest. Tutaj idziemy i naostrzymy tutaj ten sekator, czy tamte nożyce. Super. Tak, nożyce to są po prostu nożyce, Arena. A nie sekator. Gdyby te ściany chyba miały mówić. Dobra, świetnie. Bierzemy to i ostrzymy. Chodź, stary, trzeba naostrzyć ten sprzęt. No i świetnie, naostrzycie. No i bomba. Ale ostrożnie z tym cackiem. Odciąć ci baczki? O nie! Ojej. Dobra. Chyba wyjdziemy teraz jeszcze na miasto. I wezmę te, bo jak tam pójdziemy teraz do tej kuchni, to się nam przyda jeszcze coś. Więc najpierw pójdę do pamiątek. I kupię żetony. Kurczę, 25 zł za koszulkę? Ale jaką czadową koszulkę? Koszulki, książki, bla bla bla, dobra. Zresztą kupimy tę butelkę oczywiście. Może się przydać. Tak, przyda się jak najbardziej. Więc wracamy. Ja wszystko pamiętam, kurde. Od razu jak coś zdobędę, to wszystko mi się przypomina. Tak. Teraz czuję idziemy tu. Zupę. A ja umieram z głodu. Tak, umierasz z głodu, kudłaty, widzę właśnie. Okej. Dobra, idziemy tędy. Czy ten... Tak, musimy najpierw zebrać to. Udało się! To się teraz przyda. Teraz mamy tłuszcz w butelce. Żeby nas tak tylko ktoś nie obsmarował. No i kurde, teraz będzie kolejna rzecz, przypominają. Kurde, teraz już wiem, co z tym tłuszczem. Dobra. Idziemy tu. Odbić odbicie, kurde. I teraz patrzcie, jak odbije odbicie. Odbicie odbicia jest pokręcone. Tak, pokręcone. No, chodźmy, pokręcone. Trzymajcie się ramy. Scooby nie wejdzie tam za mniej niż 3 Scooby chrupki. Trzy Scooby chrupki. A dobra, ja wiem, jak zrobić 3 Scooby chrupki. Trzeba zagrać minigierkę. Tą minigierkę. Lubicie może piwo korzenne? Oj, no pewnie. Świetnie. Pomożecie mi obsłużyć rycerzy? Robią się nieznośni, gdy chce im się pić. Ale ja... I uważaj na szkło. Uwaga, nadchodzę. Dobra, będziemy teraz rozdawać piwo korzenne oczywiście. Napełniaj kufle piwem korzennym i podawaj rycerzom. Ale uważaj, bo gdy chcą dolewkę, po prostu odsyłają kufle. Musisz je złapać, zanim wylądują na podłodze. Tak, tak. Dobra, dajemy tutaj kufel piwa. On sobie będzie pił piwo i potem nam odda ten kufel. I za każdą falę, tak jakby, dostajemy Scooby chrupkę, nie? Teraz dostaliśmy Scooby chrupkę, a teraz będzie po prostu trzeba więcej ich obsłużyć. Tego obsłużyć. I od niego dostajemy kufel. Od tego niżej też dostajemy. I dajemy jeszcze raz. Zaraz dostaniemy Scooby chrupkę. I potem będziemy mieli już dosyć Scooby chrupek, żeby się tam dostać, ale... Lepiej pozbierać już na zapas te Scooby chrupki, bo się jeszcze później przydadzą. Znaczy, o ile w ogóle będzie mi się chciało w to grać potem, jeśli nie wiem, hej, czy ten odcinek dobra robisz robota długi czy krótki, ale dobra. Nadchodzą, kurde, rycerze, dobra. Tutaj zaraz kufel przybędzie. Niżej przychodzi drugi kufel. I trzeci kufel. Tak trzymać! Dobrze, teraz tutaj przychodzi jeden rycerz, drugi, trzeci. I tutaj jeszcze kolejny, łe kurde, dobra. Fuck. Ty, to się robi coraz trudniejsze, nie? Bo to trzeba szybko manewrować między tymi stołami. Oraz zdobyliśmy Scooby chrupkę, świetnie, dobra, on przychodzi jeszcze raz, no to jest... Coraz gorzej idzie, bo to... Nie, te Scooby chrupki strasznie długo się zdobywa, nie?
No, to jest w ogóle... Jak już jest coraz więcej tych rycerzy, to jest ciężko. Tak, trzymać! Dobra. Tutaj jesteś. Dostajesz. Kurde, ilu was tu idzie? Ja pierdzielę. Dobra, trzeba teraz będzie łapać, kurde. Ja pierdzielę, łe. Dobra, jakoś się udało, ty. Ilu tu ich było? Dobra, zajebiście, kurde. Ojeju, ile mam tutaj trzymać? Bo teraz już może mi się zbić, kurde, nie? Dobra. Obawiałem się, że nie przyjdzie. Dobra, bo tutaj można trzymać i wtedy widać, co robi kudłaty, gdy nalewa, nie? Żeby to wygląda, że to wygląda tak normalnie, a nie, że kurde tak pyk i już jest nalane. No. Już wszystko. Hej, dobra robota! Wiecie co, nie, nie chcę mi się już. Wolę to spieprzyć. Bo już mi się nie chce tutaj siedzieć. Nie chce mi się w tym siedzieć już. Wolę przegrać już tę minigrę. Po prostu dobra, tak będzie szybciej, nie? Świetnie. Dobra. No. Napierdzielałem jak z karabinu i w ogóle. Dobra. Teraz możemy tam wejść, bo Scooby-Doo się nie boi. Tak, teraz dajemy. Idźmy dalej. Czas nam się kończy. Tak, czas nam się kończy. Idziemy do środka. Wchodzimy. Szkoda, że tylko kudłaty wchodzi, ale i tak są wszyscy. Dobra, mamy tutaj kamery różne. To jak magiczne zwierciadła, nie? To system bezpieczeństwa, kudłaty. Pozwala oglądać cały zamek. Tak, pozwala oglądać cały zamek. Dobra, patrzymy na kamerę numer jeden. Kogo my tu mamy? Nie, no ale numer! Co? Nie widzisz? To Sir Laxalot i jego zabawki. Tak, widzimy Sir Laxalota. Tutaj zobaczymy... To chyba coś w rodzaju nagrania z przeszłości. Ta, odrzuciła go. Księżniczka! Tak, tak, księżniczka. I to jaka ładna. Ale skąd Daphne się wziął? Znaczy wzięła. Gdy wziął, kurde. Chłop. Dobra. Kamera numer 4. I to będzie też chyba ważna kamera. Ej, hey, co to za ponury cieć? Ta. I trzeba pamiętać, w którą stronę są odwrócone. Uwagę na kolejność, w jakiej obraca czaszki. Kurde, no bym musiał sobie zapisać. Zapiszę sobie... Czekajcie, wyciągnę. Dziś sobie zapiszę, bo może mi się przyda. Ja to zapisywałem zawsze. Tylko... Świetnie, że... Że... Nie wiem, mogę tym pisać tak w ten sposób? Dobra. Mniej więcej widać, jak to napiszę, to ten... Dobra. Ej, co to za ponury cieć? Pamiętam, że było... Zwróć uwagę na kolejność, w jakiej obraca czaszki. Aha. Nie, w tą stronę. W tą. W tą. I chyba w tą, tak mi się wydaje. Jeśli źle mi się wydawało, to trudno. Dobra, wracamy. Bierzmy się. Patrzcie! Jestem przystojnym, wysokim brunetem. Tak. Świetny żart, kudłaty. Wiecie co? No, a tutaj jeszcze popatrzeć. W ogóle są takie... się zmieniają, kurde. W Drakule się zmieni. Tutaj też jakiś upiór. Tutaj też. Dobra. Ale myślę, że to już koniec na dziś, bo... No cóż, no nie uda mi się przejść tej całej gry w jeden taki odcinek starych gier, więc cóż... Ja się z wami żegnam. Dajcie komentarz, subskrybujcie. Cześć.